Wjedziemy do Łomuńca na pierwszy obóz. Co prawda krótki, ale na pewno intensywny. I przez ten okres trzeba troszeczkę naładować te akumulatory. Przyjedziemy, będziemy kilka dni u siebie, wyjeżdżamy na drugi obóz, myślę, że stricte piłkarski. Na pewno ta podbudowa tlenowa i będzie troszeczkę biegania, ale no jest to potrzebne w tym okresie. Jest to krótki okres przygotowawczy, myślę, że mówię, te 4 czy 5 dni damy sobie wszystko, a później pojedziemy dalej bawić się piłką. No chyba niechętnie się jedzie w takim razie na obóz, który będzie się polegał tylko i wyłącznie na bieganiu. Nasza praca, no czy chętnie, czy niechętnie, no nie mam to oceniać, no jedziemy, swoje musimy zrobić. Jest taki okres, że no trzeba to wybiegać. Co prawda pogoda jest gorąco, ale myślę, że sobie poradzimy z tym tematem. Powiedz mi, co Cię najbardziej teraz motywuje przy starcie tego sezonu? Motywuje mnie, żeby przynajmniej powtórzyć taki wynik, jaki zrobiliśmy teraz, a być może powalczyć o jeszcze lepszy, czyli o to Mistrzostwo Polski. I myślę, że no, podtrzymać tą formę, która była do tej pory w tamtym sezonie. Przede wszystkim myślimy teraz o tych przygotowaniach. Dopiero będziemy myśleć o Lidze Europy, jak wylosujemy przeciwnika, bo wiem, że za chwilę będzie losowanie, więc pod danego przeciwnika będziemy się przygotowywać. No teraz musimy, mówię, no, zrobić swoje w tym okresie i później będziemy myśleć, co dalej.